Także hej, cześć i siemaneczko, z tej strony Witrox i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj tutaj sobie będziemy na naszej działeczce, z naszej elfickiej działeczce, tak, którą tutaj budujemy obok jakiejś śródziemnomorskiej działeczki, z tego co widzę i innych. Tak, także dzisiaj sobie polatamy tutaj na naszej działeczce, zobaczymy co się pozmieniało. W sumie oprowadzę was też tak po niej od zera, ponieważ nie było też takiego odcinka oprowadzającego po tej działce, a takowy by się już przydał, bo myślę, że mamy duży progres. No i myślę, że progres będzie uwieczniony w jakichś dwóch albo trzech odcinkach. To zależy, jak bardzo się, że tak powiem, tutaj rozciągniemy z naszymi pracami na tej działce. Także zabierając się do pierwszych rzeczy, to jest przede wszystkim woda na tej działce. Woda jest zrobiona tutaj w dość ciekawy sposób, ponieważ z takich jakby w teorii dachówek, ale są one zrobione właśnie jak takie jakby lekkie oka na wodzie czy coś, wiecie, takie bardziej fale, dzięki temu można robić takie trochę kreskówkowe coś w tym stylu, można fajnie właśnie dzięki temu robić fale z jakąś pianą, tak wiecie, ruch zatrzymany w miejscu, bardzo myślę fajnie takie fale wyglądają, mamy ich tutaj dużo, uderzające niektóre z nich uderzają właśnie o skały. No i też tutaj przewinął się przez te skały również okręt, który na nich się rozbił. Jak widzicie, przebity jest tutaj, jakieś są na nim rusztowania, inne takie rzeczy. No i jest on tutaj rozbity całkowicie. Część jego jest zatopiona, fale go przykrywają tutaj, jak widzicie. A druga połowa wystaje jakoś wynurzona jeszcze lekko. Kapitańska kabina też tutaj jest w tym także miejscu tutaj. No jest ona rzecz jasna zablokowana tutaj, nie da się wejść, jakieś tam z pozostałości powiedzmy zostały, no i wszystko tutaj jak widzicie jest przykryte wodą, nie da się już na tym statku pływać, cały się tutaj rozbił, no i teraz taki wrak właśnie tu sobie jest i jest pokrywany co od czasu do czasu jakimiś falami, no i nie może się ruszyć rzecz jasna stąd przez te fale, nawet przez te fale będąc popychany, ponieważ jest tu przetwierdzone, no i rzecz jasna nie można go ruszyć. Dobra, przejdźmy już dalej. Wiadomo, jest tutaj nasz potwór morski, który był zasugerowany przez jednego z naszych widzów na streamie. Ma on tutaj właśnie swoją głowę i przegryza tutaj sobie właśnie maszt tego statku, ponieważ właśnie też przez tego potwora morskiego on też się tu rozbił, więc jak widzicie, od boku widać jego oko, jedno, drugie, prawda? Tutaj mamy. No, no i jest tu potwór morski, on sobie tutaj idzie, tu wystaje jego ogon, no, który się tutaj kończy, tak, taki dość długi ten potwór. Generalnie na tym poziomie jeszcze tutaj będzie mgła na całości tej wody, która będzie się nieco, wiadomo, rozrzedzała tutaj, ponieważ będzie otwarte morze tutaj, chyba tak to było ustalone w końcu, już nie pamiętam. No, w każdym razie, wiadomo, mamy tutaj plażę, jakieś porozbijane rzeczy, parę krabów, takich słodziutkich krabów. Tutaj coś zakopane, czy tam odkopane, powiedzmy, nie wiem, jakiś skarb. Generalnie to jest plaża, na której żerują tutaj bandyci, piraci, coś takiego. Rozbitkowie generalnie, którzy nie są w stanie jakby dostać się do górnych tutaj części tej wyspy, gdzie mieszkają elfy, albo mieszkały kiedyś, tak, ale generalnie do elfickich terenów tam u góry, no więc tutaj żarują powiedzmy na tym co dostaną, bo często w sumie rozbijają się to statki przez burzliwe morza, przez potwora, tak dalej. Więc tutaj jak widzicie mamy rozbitą łódkę, myślę, że fajnie wyszła, taka zakopana w piasku, trochę rozbita i w ogóle, jakieś małe bajorko, wodospad. No tu jest już woda zwykła w tym miejscu, no ale to powiedzmy odróżnia wodę pitną od wody słonej właśnie takiej morskiej. Dobra, wracając tutaj do tej jaskini, tu właśnie oni mieszkają, mają pochowane jakieś różne rzeczy. No i tak się prezentuje ta ich jaskinia właśnie, w której tu sobie mieszkają, mają jakiś stolik, różne rzeczy, wszystko generalnie jest pozabierane z jakichś statków, łódek, innych takich, które się tutaj porozbijały na przestrzeni czasu. No, mają jakieś swoje łóżeczka, tutaj dwójka sobie akurat mieszka, dwie osoby w sumie zostały, reszta pewnie wymarła z głodu czy coś, nie wiem, mają tutaj oczywiście swoje miejsce, gdzie podgrzewają sobie posiłki czy coś, jak upolują,
nie wiem, na przykład kraba albo coś w tym stylu. No i jest tu jeszcze rzecz jasna wejście do góry, trochę ciężko się tu wchodzi, ponieważ zawalona została tutaj ziemia, zwaliła się jakby z góry, no i utrudniło to też wejście tutaj. Tak, więc wchodzimy sobie tutaj, no i mamy takie dość ciekawe przejście tutaj przez jakieś zielone tereny do jaskini, która jest w tym miejscu. No i tutaj fajna sprawa, bo ta jaskinia będzie takim jakby wyjściem a właśnie z terenów z... jak to się nazywało? Po angielsku monastery, a po polsku z klasztoru właśnie, z klasztoru elfickiego, który jest tam na górze. Zrobimy do niego bardzo fajne jakieś podziemia, no i one tutaj będą miały jedno ujście właśnie, takie tajne trochę. No i tędy jeszcze Bud zrobił właśnie jakąś dróżkę, którą mniej więcej można się tutaj dostać, powiedzmy, na górę. Także idąc po niej można się tutaj, powiedzmy, bezproblemowo dostać na górę, ale my teraz pójdziemy sobie gdzie indziej, a mianowicie tutaj w to miejsce, początek naszego plotu. Tak, generalnie dużo zieleni, trochę dróżka taka nierówna i tak dalej, więc co myślę wygląda bardzo ciekawie, taka zróżnicowana dróżka, jakieś kamyki. No i wiadomo drzewo, które wisi tutaj nad przepaścią, nad klifami i tak dalej, z jakimś ulem w tym miejscu mało dostępnym. No i przechodzimy tutaj sobie, mijamy te różne jakieś zieloności, no i wchodzimy na most, który wiadomo będzie trzeba poprawić, jeszcze coś musimy wymyślić z tym mostem, ale jest to dość zakrzywiony most, który elfy zbudowały na przestrzeni lat. To jakieś uwagi są, kiedyś tam poprosiliśmy o uwagi właśnie, no i mamy. Na przestrzeni lat został zbudowany ten most tutaj, no i elfy z niego wiadomo korzystają w drodze do swojego klasztoru. Znaczy już nie korzystają, ponieważ te tereny zostały przez nich opuszczone. Został w klasztorze, który widnieje tam na horyzoncie. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tą siatką tutaj dookoła, ale musicie mi to jakoś wybaczyć, bo naprawdę nie rozumiem. Ona znika, pojawia się, nie rozumiem. W każdym razie mamy tutaj właśnie klasztor, który tam widnieje, no i została w nim jedna osoba, jeden elf, jeden jakiś, nie ksiądz, a jakiś mnich elficki, coś w tym stylu. W każdym razie mamy tutaj wejście, które nie jest jeszcze zrobione, bo te tereny nie są jeszcze dokończone tak jak być powinny, ale tutaj mamy wejście na jakieś pola, które nadal są, powiedzmy, zasiewane, żeby ten oto elf mógł mieć coś do jedzenia. No i wiadomo, już są mniej zasiewane, więc gdzieniegdzie tutaj jakieś chwasty wyrastają czy coś, ale jako tako, powiedzmy, stara się on utrzymać to miejsce tak jak było tutaj, zasiewając też różne rzeczy. Jest to mniej dostępne pole, więc rzadziej tutaj przychodzi, rzadziej te plony zbiera, więc i większe krzewy powyrastały. No bardziej stosuje się do plewienia tam w ogródku, powiedzmy, obok klasztoru, do którego zaraz też przejdziemy. Taki odcinek, myślę, poglądowy właśnie na to miejsce, myślę, jest bardzo fajną rzeczą. Tutaj w ogóle bardzo ciekawa lampa moim zdaniem wyszła, taka właśnie dość klasyczna, a zarazem też dość ciekawa. No, generalnie te tereny mamy jeszcze do zagospodarowania. W tym miejscu jeszcze będzie jedna wieża z jakimiś statuami, czymś takim, także no, jeszcze trochę jest przed nami do zbudowania. No i wiadomo, podziemie. Także wchodzimy tutaj przed klasztor, który jest, jak widzicie, mam tu jakiegoś zooma? Chyba nie mam. A nie, mam pod C, okej. Jak widzicie, mamy tutaj dach, który został... dachówki z niego pospadały? Coś takiego. No. No i tutaj główne wejście, które w sumie wyszło fajnie, tak jakby coś w stylu jakiejś wieży czy coś z dzwonem tutaj w ogóle. W tym miejscu jeszcze filar się załamał, jak widzicie, jest wszystko zawalone i tak dalej. No i wejdziemy tu już sobie, tu już jak najbardziej wszystko wykończone. Jest jeszcze mała historyjka dla tych, którzy nie znają, powiedzmy, lora tego całego plotu. No i mamy tu jakieś krzaczki, wiadomo, nie? No i już tu dróżka jest fajnie poprowadzona do części ogrodowych.
Także do ogrodu zaraz przejdziemy. Najpierw sobie skoczymy na górę, gdzie mamy tutaj fajnie wszystko wykończone. Ten design to naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Już go pokazywałem w odcinku informacyjnym, ale pokażę wam go jeszcze raz. Trochę się pozmieniało przez ten czas w sumie. No, tam już coś powstaje, jakieś różne tu obok nasza działka kolejna. No, generalnie takie tutaj różne rzeczy. No i w środku wiadomo to drzewo, jakieś święte czy coś tam. Postawione są przy nim ołtarze, rzecz jasna, jakieś tutaj powalone barierki, inne takie. Wszystko generalnie zarośnięte. Tutaj już nam rzecz jasna nie starczyło miejsca na plocie, no ale to tym się nie przejmujemy. A druga strona, no to mamy tutaj jakieś pajorko, w którym elfy mogą oczyścić się czy coś takiego przy jakichś ceremoniach. Tutaj mogą poczytać, prawda? Takie już bardziej, to jest bardziej odgrodzone powiedzmy od tej świętej strefy, więc to jest miejsce takie do obserwacji. Czy ewentualnie jakiegoś chillu w myśli oczywiście, chillu takiego dla mnichów i tak dalej. No i co? No i stąd wychodzimy, jeśli chodzi o to miejsce to tyle. Możemy jeszcze sobie przyjść tutaj obok, rzecz jasna, mam jakąś ławeczkę tutaj. Schody do góry, które się bardzo pięknie wpasowały. W ogóle fajna sprawa, bo tak budowaliśmy to miejsce bez jakiegokolwiek planu, a wszystko naprawdę bardzo ładnie się zgrało. Tutaj jakieś jeszcze dziury mamy w dachu porobione. Wszystko naprawdę pięknie się połączyło i dało taki efekt końcowy cudowny, moim zdaniem. No, tutaj jedna przewalona kolumna, jakieś ławki kolejne, no i tu już zabarykadowane powiedzmy miejsce, gdzie nie da się dalej przejść. Jakoś tam specjalnie to zrobione. No i tutaj już wszystko jest rzecz jasna zawalone, miejsce jest powiedzmy mało stabilne już jakoś w tym miejscu. No i tu już wszystko pozakrywane, pozostawione opuszczonym i tak dalej, i tak dalej. No tutaj wiadomo, jeszcze barierka jedna spadła w tym miejscu całkowicie za tymi ławkami. No i tu jeszcze sobie biegnie rzeczka właśnie tak po prostu, żeby poczuć ten vibe właśnie natury trochę. No i tu jeszcze mamy ogród, do którego już lecimy. To był taki sneak peek powiedzmy. Zaraz do niego lecimy, tylko jeszcze zobaczymy sobie górę. Więc wejdźmy tu sobie szybko po schodach, które mają fajnie tutaj barierki wykończone i tak dalej. Trochę może za nisko dla elfów, ale nadal. Tak, także jesteśmy tutaj już na wieży. To prowadzi dalej jeszcze do góry, ale my do góry nie idziemy. My idziemy tutaj po schodach, obok mapy tych terenów, tutaj właśnie wysp elfickich. No i przechodzimy do miejsca, gdzie już mamy widać jakąś magię tych elfów, latające księgi, rzecz jasna. No i samą bibliotekę z jakimś miejscem, gdzie mogą sobie odpocząć, pogadać, spotkać się jakoś, pograć w coś. No generalnie wyluzować się, prawda? Tutaj mamy jeszcze jakieś miejsce do zapisków, gdzie można tak sobie podumać, patrząc gdzieś w przestrzeń. Nie wiem, coś w tym stylu. Tutaj mamy już jeszcze jakieś pokoje tych elfów, gdzie trochę światło się buguje, no ale to nieważne. Mamy tutaj właśnie pokoje tych elfów. Jak widzicie, wszystko jest tutaj wykończone, jakieś krzesełka, podniszczone łóżka całkowicie. To miejsce jest, jak widać, opuszczone, zarośnięte, tak samo jak ten pokój. A tutaj drzwi otwarte, ponieważ pokój jest wykończony fajnie, dywan lekko poszarpany, trochę zieleni jest co prawda. No ale tym rzecz jasna się nie przyjmujemy. Tutaj tak się zastanawiam, tej pajęczyny w sumie być nie powinno i zniszczyłem sobie tutaj to. Tak. Już tutaj to naprawiam. Dobra. Także tych pajęczyn być nie powinno, ponieważ nasz elf, który tutaj mieszka, właśnie mieszka w tym miejscu, więc wszystko ma tutaj jak najbardziej pod kontrolą. Jakaś waza, stolik, łóżko gotowe, no i kolejne jakieś tam biurko, prawda, z widokiem gdzieś tam w przestrzeń. Trochę świeżego powietrza powiedzmy, czy coś w tym stylu. Aha, tutaj, aha, nie, dobra. To przepraszam, pajęczyny. Cobweb, tak? Tak, dokładnie. Pajęczyny z powrotem wracają. A to nie są te pajęczyny, które mają być. No właśnie. Cobweb. Właśnie, nie pain, tylko zwykły cobweb. Dajemy tutaj, gdzie był.
No i wychodzimy. Ten pokój jest też opuszczony, ale ten już nie. Okej, ten również, jak widzicie, wszystko zielono i tak dalej. Zamykamy drzwi, nie ma dostępu. No a tutaj wszystko działa, wszystko się świeci i tak dalej. Widać, że jest on zamieszkany. Jakieś pranie to sobie robi ten elf, który został tutaj, żeby pilnować porządku w tym miejscu. Jakiś skarbów tego miejsca trzymać w porządku i tak dalej. Ma on swoje łóżko, szafę, inne takie rzeczy. Także taki typowe miejsce, jakąś mapę nawet tutaj ma schowaną. No, takie generalnie pokój właśnie jednego z mnichów, który postanowił tutaj zostać. Okej, także lecimy sobie dalej. Jeszcze na szybko właśnie podlecę. Tu już barierek nie ma, ale tu już się kończy właśnie to wszystko. No i tu już jest sam poziom najwyższy, gdzie będzie właśnie przejście do kolejnej wieży. Także stąd będzie właśnie przejście, bo to jest też ten poziom, a my sobie schodzimy tu na sam dół obejrzeć ogrody. Ostatnią rzecz, na którą ostatnio właśnie pracowaliśmy. Mamy tutaj przejście do ogrodów, gdzie mamy jakiś mały stawik, gdzie kaczuszki pływają. Jedna podlatuje właśnie tutaj. No i co, wszystko rzecz jasna zarośnięte, mamy jedną wielką wierzbę tutaj, zawiśniętą nad... zawisłą nad tym miejscem, tak? Tutaj trzeba się poprzeciskać przez krzaki, trochę poprzeskakiwać, żeby przejść tędy. Także ten mnich woli używać tego przejścia, które jest tutaj. Jest ono jak najbardziej nieskończone, ale już wam pokazuję, co chodzi. Jest to wyjście jedno z wyjść, albo wejść do podziemi tego miejsca. Jedno wejście jest także ze środka świątyni, z tych schodów, z tego miejsca sakralnego. No i jedno wyjście, czy wejście jest w tym miejscu, takie poboczne, a jedno wejście będzie jeszcze na dole, tam przy skałach, przy plaży. No, także mamy tutaj wejście jakieś do tych podziemi, które nie są skończone w żadnym razie. Myślę, że miejsce to nie wygląda jakoś najlepiej, będzie to trzeba poprawić, ale tutaj chciałem coś potestować. Mamy takie tutaj jakiś ala ołtarz, coś w tym stylu, jakieś kolumny poprowadzone, tutaj jakiś filar, nie wiem, na którym się chodzi na przykład, czy coś, jakiś mostek tutaj. Ten mostek moim zdaniem ma fajny kształt, bo on tak jakby ze stromego robi się coraz mniej stromy, albo stromy w drugą stronę. No i generalnie myślę, że to spoko wygląda. Generalnie, powtarzam się, to przejście moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Tutaj to wyszło ok, ale to wszystko tutaj w środku jest do poprawki. Tak, ja to robiłem, także samokrytyka, żeby nie było, że krytykuję pada. Chociaż to też się zdarza, wiadomo, bo my nawzajem się wspieramy własną krytyką, żeby polepszyć swoje budowanie. Także tak, to drzewko przed chwilą robiłem. Tu już mamy czystą naturę, po prostu wszędzie po prostu zielono, dużo zieleni natury, wszystkiego, krzewów i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jeszcze takie małe miejsce, żeby sobie umyć w tym stawie jakieś pranie, zrobić coś w tym stylu. Więc mamy tutaj ubrania, mamy jakieś wiaderko jeszcze, żeby nabrać wody czy coś, wyprać w nim. No i jest też wyjście tutaj małe, żeby nabrać tej wody łatwiej, czy coś takiego, nie wiem. No, takie mały podest do tego bajorka. Okej, no i mamy właśnie to małe drzewko jakieś, dużo zieleni tutaj dookoła, rzecz jasna. Ścieżka także nierówna, co moim zdaniem dodaje klimatu. No i tutaj mamy małą pagodę, jakaś miotła, tutaj jakiś kompas elficki, nie wiem, jakiś generalnie przedmiot używany przez nich w tej pagodzie. No takie miejsce bardziej estetyczne, które dość często występowało na terenach elfickich, tego typu właśnie budowle. No i tu już mamy wejście też samo do ogrodów. Tak, także tu już się zmienia wszystko pod podłoga na taką bardziej kamienistą ścieżkę, z takiej bardziej ziemistej, jak widzicie tutaj. Więc wkraczamy do ogrodów. Ogrody prezentują się następująco. Tutaj mamy właśnie jakieś kolejne drzewo. Tutaj mamy tą kolumnę zawaloną właśnie, co jest ta wyrwa taka duża, to jest tu syp na jakieś z tego miejsca. No i wiadomo, dookoła jakieś kwiaty różnej maści, ławeczka, jedna, druga, co tu jeszcze mamy? No można to drzewo rzecz jasna obejść gdzieś tam dalej, wszystko pozarastane rzecz jasna, no i tam dalej nie wiadomo co jest,
Jest coś na pewno, ponieważ świątynia tu się nie kończy. Świątynia jakieś tam dalej jeszcze idzie, bo jak widzicie tutaj nie jest to skończone. No i tu mamy jeszcze gołębie. Gołębie, które sobie chodzą tu i tam. Tak jak powiedzmy w jakimś ogrodzie pewnie by przyleciały czy coś, po jakieś ziarna, które by tu elfy im rzucały, które siedzą sobie czy coś. Chillują się i w ogóle. Tak, no i tu już mamy właśnie te, powiedzmy, takie parapoziomowe ogrody. Mam jednego stracha na wróble, czy coś. No i te ogrody, myślę, wyszły bardzo fajnie. To był pomysł Bada właśnie na te ogrody. No i tutaj mamy pierwszy poziom, jakieś tam krzaczki różne z jagodami, czy nie z jagodami, innymi takimi. Tutaj właśnie jeszcze ścieżki są porobione z takiej ziemi. Dodane jakieś tam, nie wiem co to jest, ale to dodałem tu i tam. No i wchodzimy wyżej na kolejny poziom. Tutaj mamy jakieś nie wiem, jakieś żółte kwiaty czy coś, nie wiem. Tutaj to się tabako nazywało, czyli no, nie wiem, może tabaka z tego robią, czy coś. Generalnie takie krzewy sobie tutaj porastają. No i wyżej kolejne jakieś tam krzewy, kolejne jakieś tam jedzenie czy inne tam rzeczy są z tego później robione właśnie przez tego elfa, który tutaj został. No i ostatni poziom, już pojedyncze schody. Mamy też pojedynczą ścieżkę. Ostatni poziom mniejszy. No a jakieś takie białe krzewy, jak widzicie tutaj, które są używane do różnych rzeczy, nie wiem jakich, ale są używane przez tego elfa w każdym razie. No i od góry tutaj też na dół możemy spojrzeć. Prezentuje się to następująco. Mamy jakieś kolumny, które wypadły, jedna, druga. To drzewo, które wisi nad jeziorkiem. No i generalnie wygląda to moim zdaniem dość ciekawie. Kolejna brama i stąd już wychodzimy właśnie z tego klasztoru przez tą bramę. No i jesteśmy tutaj poza klasztorem. Kolejne miejsce do jakiegoś robienia prania w tym miejscu. No i tutaj kolejne jakieś już krzewy. Dodałem jeszcze parę... zapomniałem, jak to się nazywało. No wiecie, te takie rośliny, co występują przy rzekach. Naprawdę zapomniałem, jak to się nazywało. W każdym razie kolejna ścieżka, która jest zmieszana, jeśli chodzi o wysokość. To jest, myślę, bardzo fajny motyw. On dodaje dość fajną wypukłość też we wszystkich budowlach. Zamiast mieć tutaj, jak widzicie, takich płaskich ścieżek, można mieć takie właśnie bardziej wypukłe miejsca. No i wygląda to o wiele, myślę, lepiej niż taka płaskość wszędzie. No i wchodzimy sobie już wyżej. Wygląda to, myślę, też o wiele bardziej naturalnie. Okej. Ale kończąc już całe to wszystko, te wywody i w ogóle, wchodzimy sobie tutaj na górę. Ta ścieżka kiedyś, powiedzmy, prowadziła tędy jeszcze gdzieś tam, ale już wszystko pozarastało, nikt tam nie chodzi. Zbudowany został most tutaj. No i tym mostem jakimś cudem można przejść, powiedzmy, w teorii, tu do tego miejsca, które, nie wiem, też będzie zarośnięte. No i będzie ono prowadzić do wieży obserwacyjnej, która będzie w tym miejscu. Także tak to się prezentuje. Mamy tutaj właśnie jeszcze dwa lampiony, czy tam miejsca na płomienie. Tak, no dwa takie lampiony wolno stojące, prawda, oświetlające teren. Okej, także to jest tyle, jeśli chodzi o nasz plot. Jak na razie tyle, żeśmy zbudowali. Mamy jeszcze dużo do zbudowania. Aha, nie pokazałem wam jeszcze strychu, rzecz jasna. Z tego ostatniego poziomu, nie dość, że będzie można przejść tutaj do tej wieży, jest można również teraz już przejść tutaj. Tu w ogóle jest elficki jakiś teleskop, kolejny kompas, takie miejsce do zapisków jakieś, można go przestawić gdzieś tu, nie wiem, oglądać właśnie gwiazdy nocą. No i takie małe miejsce po prostu do minięcia tutaj. No a tutaj już mamy wejście do... na strych dokładnie. A na strychu, na poddaszu, które jest zresztą dość dziurawe również, jak zresztą wszędzie tutaj dach. Mamy przeróżne rzeczy, które zostały pozostawione tutaj przez uprzednich lokatorów, które teraz nie są już używane przez naszego jedynego lokatora, który został w tym miejscu.
no, które kurzą się po prostu tutaj na górze. Jakieś koła, jakieś skrzynki, nie skrzynki, trumny. Nie pytajcie dlaczego trumny, ale trumny, jakieś różne tutaj łańcuchy. No generalnie o sieci właśnie, bo tutaj morze, więc i na połów ryb chodzono do morza. Teraz już tego ten elf nie robi, ponieważ no wiadomo, on też nie jest aż tak chyba sprawny sam w sobie, czy nie wiem, jakiś powód pewnie ma. Dużo skrzynek właśnie jakichś tych takich na ryby, wiecie, co są w portach często. I różne jakieś pierdółki tutaj porozstawiane. Generalnie brudno tu jest, jak widzicie. No i jest jakieś miejsce do zapisków, zostało tutaj pozostawione. Jeszcze jakiś smaczek taki został, że ktoś starał się tu powiesić, jak widzicie. No nie wiem, może próba nieudana, ale stryczek został. No i tak samo tutaj ktoś się też, powiedzmy, upił. Został w tym miejscu, jak widzicie, czaszka. Także taka mała przestroga, strych jak strych, powiedzmy, teoretycznie. Jakaś tutaj też piła, jakieś tutaj logi drewna, trumny, inne takie rzeczy. No i jakieś tu zapiski, akta powrzucane, stare i w ogóle. Tutaj tak się zastanawiam jeszcze, czy to nie dałoby się... nie chcę tego, chcę to. Czy nie dałoby się tego postawić tak, by była tu ściana? To mnie ciekawi. Bo... jejku, nie chcę tego. Bo nie chcę tutaj mieć właśnie ściany. Jakby tak... nie, to samo. Dobra, generalnie zniszczyłem sobie to, ale już to poprawiamy. Momencik, to było tutaj, ciach. Okej. Także mamy to. No, jest wszystko okej. Także to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Jak widzicie, dużo, dużo zbudowane już jest. No ale dużo też jeszcze przed nami. Miejsce wygląda, myślę, bardzo fajnie, bardzo dobrze się to wszystko zgrało. I wyszła z tego jakaś solidna, porządna całość. Bardzo mi się podobają te ogrody jeszcze. No generalnie miejsce mi się podoba, moim zdaniem wyszło bardzo fajnie. Napiszcie też w komentarzach, jak wy uważacie. Czy wam się to ten plot podoba, co byście dodali, co byście zmienili. Jakieś propozycje, sugestie, zawsze jesteśmy otwarci, czytamy komentarze wszystkie. No i na poszczególne też odpowiadamy, jak jest jakaś potrzeba, czy jak czujemy się po prostu, nie wiem, skorzy do odpowiedzenia. No, w każdym razie koniec. To jest na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także dzięki, że byliście wszyscy. Ja się już z wami żegnam. Na razie, cześć. Yo!